prosto z Amsterdamu. Witam się z Państwem. Piotr Majchrzak. Oraz Miki. No i czas na mecz, na który, no myślę, wiele osób czekało. Ajax Amsterdam, drużyna, za którą podążamy i będziemy podążać, zmierzy się dzisiaj z naszą polską Legią Warszawą. A teraz czas na hymn Ligi Mistrzów. Czas na prezentację składu Ajax Amsterdam. W bramce René Adler, dalej Van der Wiel, Vlaar, Alder i Peluso. W pomocy zobaczymy Gündogana i Paulsena, przed nimi wysunięta czwórka. Na prawym skrzydle Shaqiri, na środku już tak na lewym skrzydle, a na szpicy Bojan. A to już skład naszej Legii Warszawa. Na bramce Artur Borut, w obronie Wawrzyniak, Junior, Suler, Bereszyński. W pomocy Broź, Furman. A wysunięci będą Żyro, Mierzejewski, Kosecki, a na szpicy Divaszwili. No i czas na rozpoczęcie meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Legia Warszawa ma 0 punktów na swoim koncie, Ajax Amsterdam punktów 3. Czy dzisiaj zmienią się ich dorobki? No którejś drużyny na pewno. No chyba, że będziemy mieli remis, ale tego byśmy sobie nie życzyli. Chyba, że taki ostro bramkowy. Legia bez punktów, tak jak mówiłeś, a Ajax musi się podnieść po, no co tu mówić, fatalnej porażce u siebie z Olympiakosem. 2-0, katastrofalny mecz w ich wykonaniu. Trzeba się podnieść. Szansa dla Legii Warszawa wyprowadzi ten atak Adrian Mierzejewski. Mierzejewski, ładne panowanie nad piłką, znakomite podanie w zamyśle do Dwaliszwiliego, ale jednak przejął jeden z obrońców Ajaxu Amsterdam. Teraz Ajax w kontrze, ale jednak jest ona przerwana. Teraz kontra, Kosecki. Co zrobi tutaj Legia? No naprawdę ostro zaczynają. Kosecki, ale Paulsen ładnie tutaj odebrał, ale Żyro, Żyro! Jak znakomicie znalazł Żyry Adrian Mierzejewski. Ten jednak trochę za dużo zapuścił się z piłką w pole karne. Powinien szukać strzału już gdzieś na granicy 16. Wtedy miałby większe szanse na strzelenie bramki. I teraz w międzyczasie Ajax spróbował przeprowadzić szybką kontrę, ale się nie udało. Po raz kolejny Legia. Mierzejewski. Co teraz? Ach, chciał tutaj zwieść Gündogana, ale się nie udało. Bojan. Podanie do Szurlego. O-o. Czy mieliśmy tam faul? No, kibice domagają się tutaj gwizdka, ale kontynuujemy. Paulsen do Szurlego. Szurle. Szurle jest już blisko bramki. Strzela! Ależ teraz Artur Borut. Dobra obrona. Schirle trochę zagapił się. Schirle, gdyby wyszedł od razu na pozycję, mógłby dostać piłkę tuż za linię obrony Legii Warszawa. Wtedy miałby dużo więcej czasu i dużo więcej miejsca. A teraz dobrze Borut. Dokładnie, przepiękna główka od Juszczaka, ale Artur Borut stoi na straży bramki Legii Warszawa. Poprzedni mecz nie był najlepszy w wykonaniu Juszczaka. Można powiedzieć więcej, był katastrofalny. No, czy dzisiaj będzie lepiej? Jak sądzisz? Hej. Mam nadzieję, że podniesie się ten zawodnik, którego dość dobrze znam. Ale teraz Gündogan! Och! Dalekie uderzenie z 40 metrów, może 30 metrów. No ale na posterunku był znowu Artur Borut. Teraz Szurle po raz kolejny z korneru. Bojan! Ależ teraz, no naprawdę wychodzą te główki Ajaxowi. Może skończyć się to wkrótce bramką, ale jak teraz razie trzeba próbować i próbować. Daleko od gracza, jak są obrońcy Legii Warszawa, no i zakończyło się to drugą główką w odstępie kilku minut. No a gdy tak będzie dalej, to być może kolejna akcja zakończy się bramką dla Ajaxu. Jak na razie minęło 21 minut, 0-0, teraz kontra Juszczak. Ach, czyżby kolejna strata? Nie. Zregenerował się Paulsen do Bojana, ale nie, to nie był dobry pomysł. Za chwili. Ładny zwód. I jest szansa. Został tylko Vlaar. Mierzejewski, ale Adler stoi na straży. Nie spodziewałem się takiego panowania w piłką Gruzina.
No, ładnie się pokazał. Poulsen. Do Juszczaka. No teraz taka piłka, jak powinniśmy oczekiwać od Juszczaka. Dobre, szybkie, prosto padło podanie. A teraz Szurle z lewej nogi. Niestety, nie trafił. Ale cała akcja Ajaxu może się podobać. Takiej gry oczekujemy od tej drużyny. No i Ajax przyzwyczaił nas do tego swojego szybkiego tempa gry, które pokazał ewidentnie w meczu z Milanem, gdzie to tempo się opłaciło. Zniszczyli Milan doszczętnie 3-1. No i było to na pewno ewidentne zwycięstwo w ich wykonaniu w 100%. Meczu z Olympiakosem szybkie tempo to oni pokazali, jak schodzili do szatni, żegnając kibice, gdy żegnali ich gwizdami na tym meczu. Na razie zapowiada się to nieźle. Pożegnali kibiców, ale pożegnali też 3 punkty, które mogą się tutaj ukazać kluczowe w tej grupie. Grupa bardzo wyrównana, no i tak jak mówisz, tutaj się może zdarzyć wszystko, bo każdy może wygrać z każdym. No i to już widzieliśmy w poprzednich 2 kolejkach. Gündogan ma sporo miejsca na swojej połowie. Nie atakują gracze Legii. Właściwie gracze Legii atakują, ale są bardzo rozrzuceni po całej długości i szerokości boiska. Teraz, o właśnie teraz, ładne podanie Wawrzyneka do Żyro. Jest lewe skrzydło. 2 graczy Legii w polu karnym. No i znakomity ślizg Van der Wila. Bardzo ładnie tutaj wykonał ten ślizg Holender, ale Legia stoi przed szansą. Żyro, główka nieudana. Mamy strzał! Oj! Zaskoczeni gracze Ajaxu byli przez moment, ale już teraz wychodzą z akcją ofensywną, a jednak nie. Kolejny błąd w wykonaniu piłkarzy z Amsterdamu, ale teraz kolejna kontra. No, na razie mamy walkę kontr. Kompletna dominacja właśnie. Ale teraz Dzidaszwili. O! Było blisko, boczna siatka. Ładnie uciekł obrońcom Władimir Dzidaszwili, ale no nie zdołał oddać strzału celnego. Nie zdołał zmusić do interwencji Renne Adlera. No a gdy jest już w polu karnym, to musi chociaż spróbować strzelić światło bramki. Mecz jak na razie bardzo wyrównany, ale brak tego wykończenia. No ewidentnie Legii. Ajax miał już parę sytuacji, ale świetnie spisywał się Artur Boruc. Teraz kolejna zaprzepraszczona szansa Ajaxu. No i Furman. Mierzejewski. On dobrze znajduje wolne strefy boiska. Teraz Żyro postanowił przytrzymać piłkę. Pograć z nią z Mierzejewskim. Brosz. Dzidaszwili. Ładnie do przodu do Koseckiego. Kosecki do przodu. Dzidaszwili, ale w ostatnim momencie wybija Vlar. No, gdyby nie włożył tam nogi, prawdopodobnie Legia miałaby znakomitą szansę na bramkę. A tak? Pierwsza połowa się kończy. Była to ewidentnie fantastyczna szansa na bramkę do szatni, ale jak na razie pozostaje nam wynik 0-0. Coś czuję, że wkrótce on się zmieni, bo no takie akcje, no to muszą się w końcu kiedyś wykończyć. W pierwszej połowie mieliśmy małą skuteczność celnych podań. Jedna i druga drużyna w okolicy 70%. Przyznam szczerze, że wydawało mi się, że ta skuteczność podań była jeszcze mniejsza. Ale zobaczmy, Van der Wiel, prawo obrońca wychodzi, Van der Wiel! Po raz kolejny Artur Boruc, naprawdę dzisiaj w świetnej formie. Nasz polski bramkarz. Znakomite też podłączenie do akcji przez Van der Wiela. Gdzie on tam się znalazł? Prawo obrońca na szpicy. No ale właśnie zabrakło może tego doświadczenia z ataku. Teraz Ajax, ale kolejny zmarnowany. Rzut rożny, Dzidaszwili. Dzisiaj naprawdę dobrze się spisuje. Dobry dribbling, dobre strzały. Ale jeszcze o tym wykończeniu właśnie mówiłem. Może teraz. Szuka tutaj Mierzejewskiego, ale Gündogan, bardzo dobra akcja w obronie. Ale teraz ładne dośrodkowanie. Takie, nie wiem, czy to było przypadkowe. To było chyba przypadkowe, bo tutaj Wawrzyniak bodaj. Wawrzyniak albo nie Wawrzyniak. Walczył. Nie wiem, gdzie Wawrzyniak. Kosecki tam walczył. Ktokolwiek to był, miał dobre zamiary. Teraz Kosecki. Kosecki na prawo. Ager. Pojęcie piłki. Shaqiri.
Teraz Bojan! Będzie szansa sam na sam, ale no! Czy sędzia ukradł tutaj bramkę? Ajaxowi nie. Mamy chyba ewidentny spalony. No dosłownie kawałek był Bojan o tutaj o zdobycie bramki, ale niestety Ajax musi jeszcze szukać szansy. Kołosecki. Legia po raz kolejny krótkie podania. Wawrzyniak, co tutaj zrobi? Ładnie ominął Van der Villa, ale Ager. Szybkie przejęcie. I wybija. Bereszyński. Dookoła środkowego do Furmana ten. Szybko prostopadle do Gruzina Waliszwilego, ale przejmuje piłkę środkowo obrońca Vlar. No, dużo tych kluczowych przejęć zaliczył Vlar. Ale teraz Mierzejewski, bardzo ładny strzał. Ale Adler po raz kolejny. I chyba szykują się nam zmiany. Tak coś patrzę na ławkę rezerwowych Ajaxu. Rozgrzewa tam się Van Persie oraz Ederson. Ederson wszedł w poprzednim meczu z Olympiakosem. Na jego zmiana właściwie nic nie wniosła do gry, ale może dzisiaj przeciwko Legii Warszawa będzie inaczej. Ale Ederson strzelił naprawdę ładną bramkę przeciwko Milanowi. Pamiętamy tą dwójkową akcję z Szurlem. Był to jeden z gwoździ do trumny tego meczu. Mierzejewski, ależ panowania piłką Adriana Mierzejewskiego. Chciał tutaj spokojnie rozegrać, ale nie wyszło. Teraz Wawrzyniak. Ładnie tutaj odnowił akcję Legii. Zaszwili. No ładny techniczny strzał. Ale to jest za prosta piłka na Adlera. Schiedle. Do środka. On takie proste podanie. Całkowicie zepsute przez Schiedle. Teraz naprawi swój błąd. Ale Ajax niestety popełnia dużo takich prostych błędów. No było ich kompletna masa w meczu z Olympiakosem. Mówiłeś o tej gigantycznej liczbie strat. No ty ten mecz komentowałeś, to raczej lepiej tam wiesz o nim. No dokładnie, ten mecz można puścić w niepamięć, bo naprawdę nie było co oglądać oczywiście w wykonaniu Ajaxu, bo Olympiakos zagrał go bardzo taktycznie i no, można powiedzieć, że zdemolował Ajax w każdym calu. Olympiakos chyba jest teraz liderem tabeli. Zobaczymy, jak się spisze z Milanem, ale teraz Artur Poruc po raz kolejny. No po prostu fantastyczna forma Artura. Znowu zaczyna Legia, to jest już 77. minuta spotkania. Nadal mamy 0-0, czyżby to był pierwszy. Ale teraz Juszczak, ach! Po raz kolejny Artur. Bereszyński powalczy w obronie. No Ajax już jest bardzo bliski zdobycia tej pierwszej bramki, która tu może no, przeważyć nad całym meczem. Teraz Bereszyński, Legia po skrzydle, ale chciał tutaj przeciąć, ale Ager bardzo ładnie. Mierzejewski świetnie przejął, ale teraz Vlar i chyba mamy faul. Dokładnie. Mamy zmiany po stronie Ajaxu i teraz, no czy ładny rzut wolny, nie powiedziałbym, bo no ponad metr to 2 metry myślę od poprzeczki ta piłka poleciała. 81. minuta, mamy dwie zmiany w wykonaniu Ajaxu Amsterdam, Legia nie zmieniła nic, no ale Legia nie musi zmieniać, Legia walczy tutaj o jeden punkt, a może uda się jakaś kontra. I legioniści wyjdą na prowadzenie, zdobędą 3 punkty, tak jak teraz Żyro! Żyro podcięcie! Żyro to zrobił! Coś niesamowitego! Co za sensacja! Legia Warszawa wygrywa 1-0! Jak na razie w Amsterdamie, co tutaj się wyprawia? Mierzejewski znalazł odpowiedni moment, odpowiednie dotknięcie piłki pozwoliło na rozpędzenie tej akcji, także Waliszwili swoje dołożył. Na Żyro tym lobem całkowicie zakończył sprawę bramki w tym meczu. Wydaje mi się, dla Legii oczywiście. Wydaje mi się, że niepotrzebnie tutaj wychodził Adler, aż tak. Tak Żyro, niesamowite wykończenie, naprawdę zrobił to świetnie. No i kolejne kłopoty Ajaxu Amsterdam. To jest już trzecia bramka stracona na własnym stadionie w tej edycji Ligi Mistrzów. Dokładnie, przecież wygrali
tylko i wyłącznie na San Siro na wyjeździe. Jak na razie Amsterdam nie jest ich szczęśliwym miejscem. Shaqiri, co teraz? Może się obudzi Ajax. Van Persie, co tutaj zrobi Holender? Van Persie, mamy bramkę! 1-1! Van Persie, akcja indywidualna. Urwał się obrońcą, urwał się Wawrzyniakowi, wyprzedził Polaka, no i popędził na bramkę Artura Boruca. Ten jeszcze próbował rozpaczliwie interweniować, no ale już nie miał większych szans. Ajax Amsterdam remisuje 1-1. Fantastyczne wykończenie Arwipiego. No i Ajax, cóż za szybka odpowiedź. Nie byli wzruszeni tą pierwszą bramką Legii. Mamy jak na razie remis, ale przypomnę, to nie jest jeszcze koniec tego spotkania. Tu się może jeszcze wiele wydarzyć. Zaczyna Legia. Do końca już bardzo mało czasu, no ale może to spotkanie się jeszcze otworzy bardziej niż przez ostatnie 3-4 minuty. Zostały 2 minuty, zobaczymy ile jeszcze sędzia doliczy. Pytanie, co teraz zrobi Legia? Czy jeszcze będą starać się o 3 punkty, czy może obronią już ten remis, który no myślę jest dla nich wymarzony. Mierzejewski, ale przejęta tutaj piłka. I mówię także Broś, ustawiony dzisiaj na defensywnym pomocniku. Gündogan. Mamy doliczone 3 minuty, została już tylko jedna. To jest chyba ostatnia szansa dla Ajaxu. Van Persie, to chyba będzie bramka, ale mamy przejęcie, Niestety bardzo złe przyjęcie piłki przez Van Persiego. Całkowicie zatrzymał tym przyjęciem całą akcję Ajaxu Amsterdam. No i właściwie pozbawił się szans na strzelenie bramki. Był za wolny. Van Persie jeszcze z prawej nogi, ale mamy obronę i walczą tutaj gracze Ajaxu. Gündogan jeszcze, no nie wiem czy to nie był faul, ale to nie ma znaczenia, bo już mamy koniec tego spotkania. Ajax Amsterdam, no czy dramat, nie powiem, zremisował z Legią Warszawą 1-1. No Ajax tutaj chciał 3 punkty, a nie remis z Legią. Nie wiem co o tym myślisz. Ten remis jest zdecydowanie bardziej wartościowy dla Legii Warszawa. Dla Ajaxu jest to raczej traktowane jako porażka. Artur Boruc, graczem meczu, no ewidentnie, gdyby nie król Artur, to tego remisu by nie było. Królem polowania zaś w Ajaxie Amsterdam Robin van Persie, który wszedł na boisko z ławki, no i obronił ten jeden punkt. Robin wyszedł na praktycznie 9 minut, tak więc wszedł, zrobił swoje, no i uratował Ajax, bo ten jeden punkt naprawdę może zaważyć, jeśli Ajax będzie miał taką wpadkę w tej edycji Ligi Mistrzów. Tutaj mamy jeszcze powtórki. No pierwsza połowa to była praktycznie ciągła próba dobicia się do bramki obu drużyn. Nieudana niestety. To była taka ciągła gonitwa jednej i drugiej drużyny. Odpowiadali kontratakiem za kontratak. Właściwie bez linii pomocy. Akcje działy się pod jednym i po drugim pole karnym. Tutaj Dizasz, dokładnie Dizaszwili, który naprawdę też miał dobry mecz, trzeba przyznać, tylko brakowało tego wykończenia, już powtarzałem to wielokrotnie. Jeszcze mamy rzut wolny Furmana, jednak no, zdecydowanie niecelny. Ten strzał nie sprawił wiele problemów Adlerowi. Jakby myślał, że ten mur jest dwa razy większy. A tutaj pierwsza bramka, Żyro, przepiękny lob nad René Adlerem. No i byliśmy blisko sensacji, gdyby nie Robin van Persie, to Legia by wygrała z Ajaxem. Jeszcze raz widzimy to techniczne uderzenie, to techniczne podcięcie piłki w wykonaniu Żyry. A tu już kolejna akcja i van Persie po podaniu Shaqiriego strzela bramkę i wyrównuje wynik spotkania. Zobacz, z jakim spokojem to zrobił. Bardzo lekka piłka, tylko wymierzył w lewy dolny róg bramki. No, z dosyć ostrego kątu. No i, jak już mówiłem, uratował Ajax przed tą, no, czyżby, no, wstydzącą porażką. Myślę, że tak. Chociaż tak jak mówię, to jest nadal
traktowana jako porażka. No i zobacz, jakie mamy sensacje. Real Madrid zremisował z Kopenhagą. Co tu się dzieje naprawdę? Marsylia 2-1 z Bayernem Leverkusen. AC Milan wygrał 2-0 z Olympiakosem. Juventus wygrał ze Spartą Pragą. Benfica przegrała z Atletico Madrytem. Galatasaray zremisowało z Interem, a Bayern coś tam zrobił z Interem. Coś tam zrobił? Oj, nie wiem. Barcelona zremisowała z Celticiem 2-2. Wow. Ale zwróciłem uwagę na porażkę innej drużyny z Holandii, więc PSV przegrało 0-4 z Shakhtarem Donetsk. PSV to jest naprawdę jakaś kompletna katastrofa, co tu się dzieje, bo chyba nie wygrali żadnego meczu na razie. A skład mają naprawdę dobry w tym sezonie. No i sytuacja w naszej grupie jest naprawdę ciekawa. Jeszcze chyba dostaniemy tabelę. Dokładnie. AC Milan jak na razie prowadzi z 6 punktami. Olympiakos jest na drugim miejscu, również 6 punktów. Chyba Milan ma lepszy bilans bramek. Ajax na trzecim miejscu 4 punkty, a Legia Warszawa ostatnia z jednym małym punkcikiem wywalczonym dzisiaj.